Za górami, za lasami mieszka rodzina Cartoon Cat. Wiodą oni szczęśliwe życie, strasząc mieszkańców miasta. Niestety pewnego dnia nieopodal ich domu wprowadza się rodzina Cartoon Dog. Nasi bohaterowie postanawiają wykurzyć ich z miasta. Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 9000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Siemaneczko, witajcie. Właśnie się ściemniło i dlatego razem z tatusiem wyruszamy na nocne łowy. Dokładnie tak. Ogólnie jeśli jeszcze tego nie robicie, jeśli nam kibicujecie, to zostawcie już teraz subika z dzwoneczkiem. Jeśli wasz guzik subskrypcji jest szary, już niedługo 1 700 000 subów. Wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy, gadżety i zostawcie kciuka w górę. A my z tatusiem zawsze robimy jakieś, słuchajcie, ciekawe challenge. Jak tatuś, teraz też robimy jakiś challenge na trolle czy coś? Masz jakiś pomysł? Tak, oczywiście, mam pomysł. Ten, kto lepiej wystraszy mieszkańców i zdobędzie więcej kasy, ten wygrywa super koci przysmak, no i karmę. Zatem super to jest. Dobra. Challenge, to przyjmuję. Co, zakładamy się? Dobra. I można powiedzieć, tatusiu, że przyjmuję twoje wyzwanie i co, tak. Ruszamy? Ruszamy tak, na łowy? Tak, ruszamy, okay. Ja tam, a ty tu. Dobra, no, to za 5 minut się tu widzimy. Okej, okay, słuchajcie, ja tutaj mam kolce. W ogóle tatuś to wychowuje mnie na takiego łobuza, trolka trochę, wiecie co? Ja lubię normalnie tutaj łobuzować. Dęk, na przykład tutaj szybę zbiję. Tutaj na przykład ktoś sobie, wiecie co, będzie jechał autkiem i przebije sobie oponę. Dokładnie tak, to jest coś wspaniałego. A w ogóle mam takie super rzeczy. Patrzcie, na przykład bęk i tutaj wejście do galerii handlowej będzie zamrożone. Nikt tutaj w ogóle już nie wejdzie. Najlepsze trolle ever na świecie. I bęc. I normalnie, widzicie jaki łobuziak ze mnie? Będzie ktoś musiał wstawić nowe szyby. Ty, a tam jakiś naiwniak, widzicie? Ty, naiwniak jakiś. Wpadł, zaraz będzie z kamieniną lodową. Z kamieninka. Ja nie mogę. Jak nie wiem, jak fajnie, nie? A słuchajcie, mam jeszcze takie trollowe, widzicie? Fajne. I ogólnie jak to gdzieś rzucę, to nie wiadomo, gdzie wybuchnie. Nie wiadomo, gdzie to wybuchnie. Uwaga, gdzie to wybuchnie? O, gdzieś tam daleko wybuchło. Ty, słuchaj, małolacik. A patrz, co ja mam dla ciebie. Wiesz, co ci powiem? Masz, słuchaj, a masz jakiś telefon albo jakieś pieniążki przy sobie? Nie mam. Halo, policja! Ej, jaka policja? Widzę, że masz telefon. Wyskakuj z telefoniku. Dobra, weź telefon i się odczep. Ale fajne. Nie, to nie koniec, słuchaj. Bo zostanie z kamieniną. Dawaj pieniążki. Widzę, że masz kaskę w kieszeni. Dawaj. Dobra, masz tutaj jedną stówkę. Ej, jak to jedną stówkę? Wszystko potrzebuję, bo ja mam zawody z tatusiem, słuchaj. Dobra. Kto będzie mieć więcej kaski, ten dostanie najlepszą kocią karmę. Dobra. Dlatego wyskakuj, masz, muszę wszystko pobić tatusia. No. Masz wszystko, nie mam już nic. No i pięknie, słuchaj. No co to jest? Pięknie. Uważaj, bo to jest niespodziewane. To jest trollowy taki ładunek. Dobra, to dzięki, na razie, ziomeczku. Haha, został strollowany, widzicie? Takich naiwniaczków to ja lubię. To był jeszcze taki znobiony trochę ziomek. Było widać po nim. O, i mam kwiatuszka. Właśnie ostatnio, słuchajcie, szukam sobie też dziewczyny, trochę można powiedzieć. Ale nie poznałem jeszcze żadnej fajnej. Także jak macie namiary na jakąś fajną kicię, bo ja jestem właśnie kotkiem i szukam takiej kici, to dajcie znać w komentarzu. Dobra, idziemy, znajdujemy tatę i mamy 6 stówek. Jak tata się dowie, że mam 6 stówek, on na pewno zdobył mniej. I jak tam tatuś? Siemaneczko, jak tam łowy? Ja mam nowy telefon. 300. Lówka co? 300 tylko, a ja 6 stówek wygrałem. Synek, gratuluję. Dzisiaj dostaniesz super przysmak koci, ale pamiętaj, że to jest po obiedzie. Zatem co, lecimy na obiadek do rodzinki? Dawaj, zawiniemy tą furkę może, co? Dawaj, zawijamy ją. Dobra. Siadaj. Wow, dawaj, ty prowadzisz, tatuś, ja tu nic nie widzę. Okej, jedziemy. O, już jesteśmy blisko domu, dobra. Siadam. Ej, tatu, a co to są jacyś nowi sąsiedzi? Przecież my mieszkamy tutaj, a tu w ogóle ktoś się wprowadził chyba. Dzień dobry państwu. Chodź dzień tutaj, dobry. Tatu. To jest jakaś nasza ja konkurencja. Wiem, kto to jest. Ty, co, kto to jest? To jest Cartoon Dog.
Rodzina Cartoon Dogów? Tak, patrz na ich uszy, oni mają inne uszy niż my. Tak ich rozpoznasz i wiesz co, oni chyba chcą przejąć nasz teren tutaj. Nasz teren do zdobywania i straszenia ludzi i wiesz... O nie! Jacie, trzeba Tatusiu, ich... nie możemy na to pozwolić, przecież my jesteśmy kotami i mamy tutaj zaklepany swój teren. Ja codziennie tam chodzę siku zrobić, żeby po prostu było zaznaczone, że to nasz teren. A co, te psy w ogóle nie potrafią wyczuć, że tu jest nasz teren? Nie, choć powiemy rodzice o tym, w ogóle pokażę wam, jak mieszkamy z rodzinką. Zobaczcie, tutaj jest fajnie, mamy taki nowoczesny telewizor, on tutaj nadaje full HD, high definition. Okej, to jest nasza mamusia Cartoon Cat, a to jest moja siora. Siemanko siora, co tam słychać? Oj, usiadłem sobie tutaj. Ej, tatuś, złaź tutaj z tego krzesła, za duży jesteś, siorka. To nasi nowi sąsiedzi, tamci nasi nowi sąsiedzi. Obiad na stole, smacznego. O, dziękuję za obiedzik. No wiemy, tak się domyśliliśmy, że nowi sąsiedzi. Ja nie mogę, tatuś. Jaki jest plan na tych nowych sąsiadów? Co robimy? Trzeba coś z nimi zrobić. Oni są strasznie denerwujący, że tutaj tak się panoszą. Wiesz co, musimy ich jakoś stąd wykurzyć. Najlepiej to za pomocą super troli albo czegoś podobnego. Ja to mogę z nich zrobić z kamieniny lodową. Zobacz, rzucam takie coś, pyk i normalnie to się zamienia w lód, widzisz? Widziałeś takiego trola? Ale nie, słuchaj, musimy zrobić coś takiego, żeby oni się nie zorientowali. Najlepiej każdego po kolei wyłapywać i go niszczyć. Zatem ja może pójdę do mojego kolegi znajomego po jakieś super trole, a ty już... A w ogóle co się kapicie? Co się dzień kapicie? Dobry. Nie, o, dzień nie, dobry, tatuś, dzień dobry, udajemy nie? miły. No. Dzień dobry, sąsiedzi, miłego dzionka, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, żeby nie było na nas. Słuchaj, musimy udawać, że jesteśmy milusińscy, żeby wiesz co... się polubili. Wiesz dobra, co? To ja idę jeszcze zdobyć trochę kasiory tak, dokładnie, potrzebujemy i kupię kasy. Więcej troli i coś wymyślimy. Tak. Dobra, to pa! Ty, słuchajcie, w sumie tutaj może byśmy coś zrobili. Uwaga, to jest tylko taki wybuch, że to nie wiadomo, gdzie to wysadzi. Uwaga, gdzie to pyknie. I widzicie, nawet nie wiadomo gdzie. Mogło to być gdzieś na końcu świata nawet. No, dziwna sprawa. Dobra, pójdziemy tutaj. Znajdziemy może jakichś naiwniaków więcej, których po prostu moglibyśmy w jakiś tam sposób sterować. O, widzicie? Tam jest jakaś babeczka. Zaraz tutaj mam jeszcze jeden tutaj pyk. Słuchajcie, rzuciłem. Nie wiem, gdzie to tam poleciało. Gdzieś tam poleciało. Nie wiem, nic tutaj... Ej, zniknęło. Nie wiem, możemy z niej zrobić na przykład skamieninę. Ej, kto tu jest? Ty, to jest chyba ten piesek. To jest ta dziewczyna pies. Kartun z rodziny Cartoon Dog. Ej, co ona tutaj też umie trollować? I stroluje cię. Właśnie TNT. O nie! Ej, ona chyba słabo troluje. Czemu nie wysadziła tego TNT? Zaraz... Ej, stroluje co ona cię. Robi? Zaraz daj coś się stanie. O nie. Ratunku! Ej, zostaw ją! Ej, nic jej nie rób, bo cię zaraz trolujemy. Bum! Czekaj, ja jej dam kolce, już ci pomogę. Ha! Dobrze. Już cię zaraz pokoję cała. Mamy cię. Na. Ha. No i teraz do kolców. Zaraz z niej zrobię z kamieniny. Uwaga, uciekaj. Z kamieniny robimy. O nie, nie udało mi się. Oj, dobre uniki robi. Dobre uniki, Grażynka. Tak. Grażynka, ty kurczę, nie masz tutaj z nami szans. My jesteśmy tutaj lepsi od ciebie, Grażynka. Lepsi. Dobra, pyk. Dawaj. Lecimy z nią. Dawaj te TNT, ale tu trzeba odpalić te TNT, a nie tylko postawić. Co ty nie wiesz? Odpalaj. No nie wiedziałam. Odpalando, dawaj to. Odpalaj. Nie mam krzesiwa, chodź, uciekajmy. Jacie. Już odpaliłaś? Nie mam krzesiwa. Dobra, szybko. Zwiewamy. Tutaj jest szkoła. Idzie za nami, szybko, tutaj, chodź. Szybko chowamy się. Dawaj. Ej, co ty jesteś w ogóle z tej nowej rodziny, co się wprowadziliście obok nas? Tak, ja jestem z tej nowej rodziny. Ja jestem Cartoon Dog, córka, no i witaj, jestem Kasia, w ogóle się nazywam, a ty? Siemanko, a ja w sumie to nie mam imienia, jestem po prostu synek Cartoon Cat, jestem takim kotkiem, wiesz co? I jeszcze dopiero rosnę, a tatuś to mnie wychowuje na prawdziwego chuligana, patrz, wybije tutaj szybę i dawaj, szkoda, że nie masz krzesiwa, bo byśmy to wysadzili. Znalazłam tutaj było, to co, wysadzamy? Dawaj, wysadzamy i szkołę tutaj wysadzimy, ale piękny będzie troll. Dobra, poszło? Poszło, dobra? Poszło. Uwaga. I pięknie poszło. Ha, wysadzona szkoła. Na. Może dobra. Więcej, patrz tutaj. Komuś na głowę zrzucimy, co? No, dobra, czekaj, gdzie jesteś? Gdzie poszłaś? Tam dalej? Tutaj. Nie tutaj jestem, tak gdzie byłam. O, ty gdzieś, jestem u góry. U góry? Jak to u góry, słuchaj? Tak. Ja nie wiem, jakim cudem ty to zrobiłaś. Gdzie ty poszłaś? U góry? Ej.
Dobra, tu jesteś, o! Dobra, sorry, przepraszam. Tak. Słuchaj, musimy coś wymyślić. Dobra. W ogóle. Ej, w ogóle ja cię trochę polubiłem, wiesz co, mam dla ciebie niespodziankę. Tak? Poczekaj chwilkę. Trzymaj. Proszę, to dla ciebie, kwiatki ci przyniosłem. Wow. Dziękuję ci bardzo, ale ty jesteś fajny, bardzo cię lubię. Słuchaj, to może coś razem porobimy, bo w sumie chyba jesteśmy nawet sąsiadami, prawda? Dawaj, wysadzamy to TNT. Dokładnie tak, jesteśmy sąsiadami. I w ogóle, słuchaj, fajnie jest. Idziemy? Ja nie mogę, ale superancko to zrobiłaś. Ale fajnie, dobra, co robimy? Chcesz jeszcze jakoś spędzić czas, czy zaraz wracasz już do domku, co? Ja muszę już niestety wracać, bo po prostu, no mój tata powiedział mi, że muszę jeszcze rozpakować wszystkie bagaże, no i iść do sklepu. Tam jest mama, więc muszę jej pomóc, zatem widzimy dobra. Się później, nie? No, do zobaczenia, pa! Ja nie mogę. Widzieliście? Poznałem fajną dziewczynę, w ogóle spoko babeczka. I ogólnie trochę się z nią polubiłem, nawet dałem jej kwiatka. I wiecie co? Ja mam takie chyba motyle w brzuchu, nie wiem, czy się w niej zabujałem, czy jak to jest. Trochę nie kumam, ale dobra, czekajcie, tutaj jest ta rodzinka jeszcze. Nie, nie ma już, dobra. Oni już chyba się tam zaklimatyzowali w domku. Muszę znaleźć teraz tatusia i mam nadzieję, że coś... Synek! Tutaj... O, no, jak o, tam jesteś, z tymi trollami, synek. Tatuś? Wszystko dobrze? Synek, ja wiem, jak zrobić trolla na nich. Jak? Kupiłem super ultra dynamit, który kopie dziurę aż do samego bedrocka. Zatem chodź, lecimy. No to dawaj. Dziurę i patrz, tam widzisz ich? Czekaj, oni są w ogóle. Dwóch tam jest. I tam jest chyba ten synek i słuchaj, i tak, ojciec, wiesz? Tam tak. Gdzie robimy tą dziurę? Tak, chodź za nimi, teraz bądź dla nich miły, udawaj, że ich lubisz i w ogóle. O, dzień dobry sąsiedzi, dzień dobry państwu, grzyby. Miłego wieczorku życzymy, miłego do widzenia. Tak, ogólnie tato, w ogóle, patrz, że oni też w nocy, widzisz? Tutaj działają tak, i nie śpią w nocy, o, tak jak my. Ja nie mogę. Dokładnie, o, świetnie. Ja cię kręcę. Jaki wybuch, jaka wielka dziura w takim krótkim czasie, tatusiu. Jesteś normalnie niesamowity jesteś, tato. Dobra, teraz to trzeba tylko przysłonić, nie? Tak, przysłonić, słuchaj, synek. To daj mi stona, to ja to będę już zasłaniał ładnie. Proszę, tutaj. Dobra. I ty zasłaniaj, a ja tutaj, wiesz, robię tutaj pułapki i już będzie po nich. Po prostu, haha. Musimy ich tu tylko teraz jakoś zwabić, to nie będzie takie proste, tato. Co jak oni za nami nie pójdą, co? Na pewno pójdą sobie. Powiem im, że znaleźliśmy diaksę, albo na przykład, że tutaj sobie jest jakiś ukryty skarb i pójdą zobaczyć, synek. No dobra, uważać, dobra, żeby tam sprawdzimy. Nie wpaść, pamiętaj. Albo bawimy się z nimi w berka, będą nas gonić i wpadną tutaj, super. Nie? Słuchaj, dobra, fajna sprawa. Wiesz co, ja tutaj może jeszcze kolce, czekaj, poustawiam tu kolce, żeby nie obeszli tego bokiem przypadkiem. Dokładnie, synek, dobra. Dokładnie. Dobry pomysł, dobra. Nie, tatuś? Okej, teraz będziemy musieli już to wejść w sam środek. Dobra, dawaj, idziemy jakoś tu zwabić. Dzień dobry. Ej, chcecie berek, się w berka pobawić? Berek. Bawimy się w berka. Haha, berek, ty, berek. Ja nie mogę. Ale fajna z was rodzinka, pozdrowionka, słuchajcie. Tak. Okej, dobra, tato, jak tam? Wleciał. Wlecieli oboje. Ja nie mogę, ale nam się to udało. Czekaj, bo ja tutaj nie wiem, jak tam podejść. Trzeba zobaczyć. O, dobrze, rzucić trzeba tutaj, tak? I to wtedy, w ten dobra. Sposób, tak. Pode mną nie ma, tatuś? Oni tam są, zostali uwięzieni, tatuś. Okej, super. Trzymajcie się, powodzonka, kamienie im na głowę dawaj, tato. Kamieniami, ha, ale jaja. O, kamieniami, dobra. Patrz na nich. Tak, dobra, teraz czyli tam co, sobie siedzą. Została jeszcze tylko ta matka i córka, nie? Córka, dokładnie, zatem wiesz co teraz, mam na ciebie zadanie, synek, ty... Tak, jakoś stroluj córkę, żeby się nie poskładała, a ja... A może, tato, już im darujemy, co? Może nie będziemy ich trolować? W sumie już tata ich ten, już może będą mieli dosyć i się stąd wyprowadzą. Może już nie ma sensu nic więcej robić im, co? Co ty, synek, gadasz? No czy ty jesteś przeciwko mnie? Nie, no nie, synek? Jestem przeciwko tobie. Masz nie, mnie no, się tylko słuchać. Taka mała propozycja, no przepraszam, tatusiu, no nie chciałem cię urazić, ale no tak wiesz co, właśnie. Tak od serduszka pomyślałem, że może nie ma sensu aż tyle troli w jedną noc robić. Absolutnie jest sens, synek, masz się mnie słuchać, bo jak nie, to dostaniesz szlaban. Zatem idziom z trolu i koniec, kropka. Ja dobra. Idę strolować tą mamę. Dobra, no to ja słuchaj, tutaj poszukam jej, a ty poszukaj mamy, dobra. Słuchajcie, co ona tam mówiła, ta młoda, że ogólnie poszła tam za mną, w tamtą stronę i że jakieś meble chyba, czy coś tam poszukała i w sumie ja bym nie chciał jej robić troli, a zresztą słuchajcie, straciłem wszystkie przedmioty i nawet jakbym chciał ją jakoś strolować, to za bardzo nie mam jak. O nie, tutaj w ogóle jest, słuchajcie, komenda policji, tu trzeba uważać, bo oni tutaj, lepiej zamknijmy te drzwi, tutaj policja często właśnie przeszukuje tutaj
pobliskie tereny, jak za dużo troli się dzieje, to po prostu, wiecie, o i nawet moje kolce tutaj są i papuszka. Gdzie ją mogę znaleźć? Ej, patrzcie tam, widzicie? Tam jest w ogóle jakaś, normalnie to jest ona chyba. Wkrada się do policji. Gotowi na trole? Ha, ha. Hej, wszystko koleżanka, pomóc ci jakoś. Ha, ha. Ale świetnie ci idzie, pomóc ci, wszystko w porządku? Dzięki, uważaj, wszystko uważaj. W porządku. Uważaj, podpaliłaś się, jak tam policjanci ci nic nie zrobili? Mogą cię schwytać i do więzienia wsadzić, uważaj. Racja. Ale co tam, ja się nie boję, tutaj wszystko jeszcze podpalę, oni będą mogli wyjść nawet. Ale ty jesteś hardkorowcem, muszę przyznać, ja się boję ogólnie policji, bo już tatuś kiedyś trafił mój do więzienia na parę miesięcy, ale go uwolniłem. Może słuchaj, zwiewajmy, co? Co tam w ogóle słychać? Dobra, wiesz co, szukam w ogóle, bo chciałabym sobie już jakoś udekorować mój pokój i tutaj szukam jakiegoś sklepu meblowego, żeby coś fajnego kupić. Wiesz, tutaj coś jest? No tutaj jest sklep meblowy, ale to jest dopiero czynne w dzień, bo jest teraz noc, to się trzeba wkraść tam jak coś. A, to ja się wkradam. O, i teraz tutaj pan w ogóle jeszcze, widzisz, pracuje, pewnie robi tutaj jakieś remamenty. Ja nie mogę, co ty, dobra, to dawaj szybko, bierz te mebelki. Tutaj szybko! Coś, patrz ile mebli, dawaj bierz. Wszystko! Dawaj bierz mebelki, pomóc ci unieść coś? Dasz radę wszystko wziąć? Okej, ojejku, trochę ciężkie, pomóż mi, ojejku. Dobra, czekaj, to daj mi coś, ja ci też pomogę. Jo, to jest krzesło. Ciężkie. Dobra, no to super. Ja ci mogę pomóc urządzić ten pokoik, idziemy do ciebie. Miły. Tak, chodź, szybko. Tam pokażę ci w ogóle, jaki mam pokój, chociaż są dwa pokoje, to może pomożesz mi wybrać, który wybiorę ja, co? No pewnie, słuchaj, ja służę pomocą, w ogóle cię lubię i z chęcią ci pomogę, ale no szczerze fajnie. Powiedziawszy. No dobra, tu mogę wam, jeszcze i dużo rzeczy macie do rozpakowania. No rzeczywiście, tu mebelków żadnych nie macie fajnych na razie. Dobra, pokaż na górze. I co, możesz sobie wybrać pokój dowolny? Tak, ten albo ten, są dwa. A dobra, czekaj, tutaj tak. A tutaj tak. Ja bym wziął chyba ten po lewej, tutaj, słuchaj. O. Nie wiem czemu, ale jakoś mi się podoba bardziej. Patrz, tutaj ci mogę pomóc na przykład. O, tutaj masz taką fajną szafeczkę. O, super! I łóżko możesz tu na przykład mieć. Krzesło się tu zmieści. O, trochę upchane, super. Ale fajnie chyba, nie? Fajnie to wygląda nawet. Jeszcze tutaj mam taki fajny widok na księżyc, widzisz? No, ale fajnie, bardzo ładnie, dobra. Bardzo ładnie. Ty, a dasz mi buzi, jak tutaj już jesteśmy sami? Czy się wstydzisz? Nie! Co ty gadasz? Nie dam ci, jejku. Wstydzę no się, dobra. Wiesz co? Ale czekaj. W ogóle nie wiem, gdzie jest mój tata i mój brat. A, w sumie wiesz co, ja też nie wiem za bardzo, gdzie Halo? Oni, nie wiem, pewnie poszli na jakieś nocne łowy, co? No mieli właśnie tutaj iść, powiedzieli, że ogólnie panują tutaj trolki, zwiedzają teren i tutaj byli chyba nawet. Wiesz co, w ogóle ja tu będę musiał lecieć, wiesz, trzymaj tutaj to łóżko. Ja tam mi tata tak daleko nie pozwala się zapuszczać, także ja wracam do domu, okej? Okay? No bo dobra, tam dobra. Lepiej nie idź, tam są kolce, słuchaj, ja bym tam nie szedł na twoim miejscu, lepiej wracajmy, chodź. Co? No. Ojejku, nie! Ej, tata? Ej. Tata, to jest mój tata! Dobra, ja zwiewam, słuchajcie, ona się skapnęła, że tam oni zostali uwięzieni i w sumie zaraz ich uwolni. Muszę szybko w sumie iść poszukać taty. Słuchajcie, tata poszedł poszukać tej mamy psa, kartun tego doga. Także idziemy, słuchajcie, i musimy teraz ich tutaj odnaleźć, bo robi się źle, w sumie się dowiedzieli, ale ogólnie ja nie chcę trollować tej dziewczynki. Ona jest bardzo fajna i ogólnie polubiłem ją, szkoda mi jej. Żebym się... O, tatuś, jak Synek, tam idzie? Patrz, idzie dobrze? Co mam. Tak, idzie dobrze, tutaj pułapkę zrobiłem, proszę tak? bardzo. Tu, o, tutaj jest ten stone. I tam jest, patrz, tam jest ta matka. Zatem co, czekaj. Lecimy na nią? O, rzeczywiście jest, zobaczyła mnie. No to dobra, dawaj, pokaż, czekaj, jak to robi tatuś. Synek, jeszcze, o, pyk, i patrz na to. I 3, 2, 1, lecimy! No, dawaj. Ej, ty, chodź dawaj. Tutaj. O, okay, chodź tutaj. Dobrze. O, gonicie, tato, gonić! O, i wpadła! Pięknie, dobra, tak, trollowałeś! Tak, uciekajmy, tato! Zjewajmy uciekamy, tutaj! Chodź. Bo zaraz lecimy. Normalnie policja się tutaj może zjawić. W ogóle super. Wiesz co zrobiła? Znaczy nic nie zrobiła z komendą. Co zrobiła? Nie, słuchaj, nie udało mi się strollować jej, nie znalazłem nie jej. Nie znalazłeś? Nie, Synek, nie. Synek, no ja cię, za ciebie trzeba wszystko robić. Chodź, to ja ci pomogę. No ale, może tato, skoro ja nie wiem, gdzie ona jest, no to jak ja mam ją znaleźć, co? Na pewno jest gdzieś tutaj, przecież no nie, gdzie by poszła, jak nie tutaj.
Pewnie jest koło domu i szuka swoich rodziców. Dobra, tutaj robimy, to jest fajne w sumie miejsce na trolka, to dajemy. No dobra. Zrek, pomóż mi, nie stój tak. Dobra, już kopię. Już. O, okay. Super. Musimy teraz może jakieś jakoś kolce. Zwabić trzeba będzie, nie wiem, jakoś tutaj słuchaj, nie wiem, słodycze patrz, jakieś, poroz, czy coś? Tutaj daj, jakoś fajnie tutaj słodycze masz tutaj. Dobra. Proszę, bo tutaj z pozostałymi. Dobra, no okay. I tutaj lecimy, jeszcze jakieś kolce damy i będzie super synek. Dobra, ja tutaj, słuchaj, na końcu, wiesz co, tutaj w ogóle możemy dmuchawę zamontować, bo tutaj. Myślisz. I na przykład, słuchaj, wiesz co, ona będzie tu szła i po prostu ją wepnie. Ty, a to jest ich domek już, niż przerobimy ich domek, nie? Tam z tyłu trzeba będzie tutaj, daj mi, tatusiu, wiesz co, pochodnie. Ty, uważaj, bo oni tutaj gdzieś mogą, a nie, no przecież my ich uwięziliśmy, no, bym zapomniał. Synek, co ty normalnie nie pamiętasz, już tutaj daję. Załączaj system. Nie, nie trzeba repeateru, wystarczy, słuchaj, no też tak można. Jeszcze tu może podłącz, żeby tu jeszcze jedno zamontować, żeby cztery były tutaj. Tu jeszcze jeden. Okej, synek, dobra, i pyk. No i tu jeszcze repeatera. Dobra, dobrze idzie. Uwaga. Działa pięknie, tatusiu, dobra. Teraz tutaj jeszcze zakryj i wszystko jest gotowe chyba, nie? Tutaj może zakryj. Synek, pomóż! Ej, pomóż, spadłem, wychodź, tato, czekaj, bo zaraz sam tu wpadnę. O nie, dobra. Ja nie mogę, trudna pułapka. Synek, wyłącz. Co żeś zrobił, tato? Wychodź tutaj, już wyłączam. Poczekaj, hops. Dobra, wyłączone. Ty, nie chce się wyłączyć. Zablokował się system. Dobra, już. Dobra, niech to sobie działa. Tato, weź to napraw. Dobra. Tutaj jeszcze tą szybę, tylko nie wpadnij tam do końca, w drugą stronę, idź, w drugą stronę. A i teraz się podbudowałeś. Zaraz ja tam wpadnę, przesuń się, tato. Idziemy tam, przesuwaj się. Tu damy radę, dobra, damy radę, już synek, tak zrobiłem. Dobra, i hopsa. Okej, jesteśmy. Jeszcze dobrze tam szybę im staw i wszystko, dobra, jest gotowe, wstawię. Nie? Tak, a ty idź po tą dziewczynę, ją gdzieś znajdź. Dobra. I nie, tutaj przyjdzie. Dobra. Okej. Dobra, słuchajcie, także tutaj rozłożymy słodyczki jeszcze więcej i pójdziemy po nią, musimy uwagę jej odciągnąć, bo ona w sumie nie wiem teraz, czy się będzie skupiała właśnie na ratowaniu rodziny, czy co, czy będę mógł w jakiś sposób ją później po prostu odciągnąć. Czekajcie, jest ona gdzieś tutaj? Mam nadzieję, że tutaj nie zlazła. O, hej, koleżanko, ja nie mogę, czekajcie, zobaczyłem, czy w ogóle tutaj, wow, oni tam dalej są. Koleżanko, słuchaj, jak co tam ci chcesz? Idzie? Jak ci to idzie? Właśnie próbuję, nie wiem, jak wydostać swoich rodziców stamtąd, mojego taty i tam padnie jest też mój brat. W pułapkę, tak? Słuchaj, no, nie wiem, ale kto tutaj jakąś linę załatwimy. Chodź, słuchaj, linę jakąś załatwimy. Chodź, linę załatwimy i po prostu za pomocą liny rzucimy im tam na dół i oni się uwolnią. Okay. Prosta sprawa, nie? Myślisz? No. No super, dobra, to fajnie, że chcesz mi pomóc. O! Cukieraski, lubisz cukierki? Ja się uwielbiam. Moje. Ja biorę. Ale super, ile cukierków w ogóle? Ktoś zgubił te cukierki? Dobra. Jacek, to tutaj też jest. Jacek, fajnie. Ej, o, tutaj. Stój, o nie! Stój, nie! O nie! Stój. Dobra, szybko pomocy. Wyłączamy to. Słuchaj, już ci pomagam. Czekaj. Oj. Szybko, tędy. O nie. Tutaj, szybko, wychodź, już jest, masz schody, ci zrobiłem tutaj. Schody ci zrobiłem. Dawaj, wychodź. Wychodź, dobra. Dobra. O nie. Hops. Co to było? Cukierki. Ej, jakaś pułapka, wiesz co? To nie ja zrobiłem, nie. Jak to? O nie, to kto to zrobił? Ktoś waszą rodzinkę strollował, słuchaj, ja nie wiem. Wiesz, no dobra, ogólnie tatuś mi kazał strollować waszą całą rodzinę, bo wyszliście na nasz teren, my jesteśmy kotami i my sobie cenimy prywatność i zaznaczony mieliśmy tu teren, że to nasz, a nie. Wy wkroczyliście na nasz teren i co tatuś ty? Kazał, żebyś po prostu, wiesz co, was stąd wyrzucić, no. Ale jak to? Przecież tak nie można robić w ogóle. Myślałam, że trzymamy razem, co? Dobra, słuchaj, ja możemy się tak umówić. Jak ci pomogę uratować twoją całą rodzinę, bo wiem, gdzie kto jest, jak ich uwolnić. No? Tam jest twoja mama, a słuchaj, a twój tata to wiadomo, z synkiem to widziałaś. Słuchaj, pomogę ci uratować rodzinkę, ale po tym, jak uratujemy ich, to razem uciekamy z tego miasta i zamieszkamy gdzieś indziej razem. Co ty na to? No w sumie... No dobra, okej. Okay. To jest fajny pomysł, bo mam już tutaj dość mieszkania. Tak, no bo i tata mi ogólnie tu nie pozwoli w tym mieście z tobą mieszkać, ale gdzieś indziej jak uciekniemy, no to no razem dobra. Będziemy mogli zamieszkać. Super. To idziemy uratować swoją rodzinkę i razem się wyprowadzamy. Spędzimy razem resztę życia, także do dzieła. Ja już idę tutaj ratować ich.